Kaczki dzisiaj nad Solarisa? Kreatywność przede wszystkim Urzędu Miasta i Solarisa. Urząd Miasta wyszedł z propozycją taką, aby zrobić coś fajnego, sympatycznego, czego w mieście jeszcze nie było. Coś, co mogłoby się wydarzyć na dachu jednego z większych obiektów w mieście. Piękna perspektywa, co widać. Koncert klubowy. Nawiązanie do tego, co odbyło się już w jakiejś części po Festiwalu Opolskim, co świetnie się przyjęło na Małym Rynku. Teraz chyba jeszcze lepsza lokalizacja, jeszcze fajniejsza, więc dobry pomysł na zabawę dla Opolan. Szanowni Państwo, są dwa główne powody, dla których postanowiliśmy, że to wydarzenie tutaj właśnie na dachu galerii się odbędzie. Pierwsze to znajdujemy się co do zasady w galerii w centrum handlowym. Chcielibyśmy według naszej strategii marketingowej, chcielibyśmy, żeby ta galeria była też centrum po prostu miasta, centrum kulturalnym miasta, centrum rozrywkowym miasta, dlatego warto, żeby takie imprezy się tutaj odbywały. Nie ukrywamy, że jest nam blisko i jest nam ta współpraca na rękę z Urzędem Miasta, dlatego popieramy tą strategię tego, żeby się właśnie takie wydarzenia odbywały tutaj przy naszym udziale. Nie ukrywamy, że z miastem jest nam po drodze w wielu też innych kwestiach, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie. Tak na dobrą sprawę, parking galerii to jest miejsce, z którego na co dzień można by było korzystać. My zdajemy sobie sprawę, że jest to nietypowy pomysł na wydarzenie, ale dołożymy wszelkich środków bezpieczeństwa, żeby tu się nic nie wydarzyło złego, żeby to wydarzenie przebiegło w jak najlepszym charakterze. Pani Anno, bardzo proszę, co trzeba zrobić, żeby na tą imprezę się dostać? Proszę Państwa, przede wszystkim tak, zapraszamy mieszkańców naszego miasta na imprezę 26 września od godziny 19, będzie koncert do godziny 24. Żeby wejść na koncert, nasi mieszkańcy muszą pobrać wejściówkę od poniedziałku w naszej informacji turystycznej na rynku. Wejściówka jest na jedną osobę. Maksymalnie będzie można pobrać 4 wejściówki. Ze względów tutaj, tak jak już tutaj żeśmy omówili z naszym partnerem Solarisem, niestety ze względów logistycznych może tu tylko wejść 500 osób. Ani jedna więcej. Będą te wejściówki na dole sprawdzane przez służby galerii, więc bez wejściówki nie dostanie się tutaj nikt na ten koncert. Mogę tylko jeszcze dodać, że zagra 4 DJ-i i jedna DJ-ka, która przyjeżdża do nas z Wrocławia, Julia. Będzie to muzyka klubowa, będzie to na pewno impreza zbliżona, tak jak powiedział już pan prezydent, do afterparty, którą organizowaliśmy w czerwcu i na pewno to nie będzie ostatnia impreza.